Wyjątkowe szczęście mam być tutaj na padoku z wielkimi zwycięzcami, z zwycięzcą, z trenerem zwycięskiego konia w Crystal Cup i z jockeyem. Pozwolę sobie zacząć od jockeya. Nicholas, it was lovely to see you here and it was lovely to see you winning again. Yes, like I told you last time, I really love this place and normally it's a lot of people. Today is a little bit bad weather, but we have a good racing anyway. It's a good jumping ground. We saw that you have a little bit of problems before you start with him, but later on he was really good. Yes, in the race it's no problem, but he have some issues before the race. He's thinking a little bit backwards. I thought I fixed that last time, but now he was back in old days, but it was good in the end. So you have a lot of winnings in your account. How do you feel about again winning a Crystal Cup? It's a really tough race. Yeah, it was really tough today. It was a lot of horses together and it was really, really, as a for publicum, it was a nice race to see, even for me. It was outside, every horse was like around me and it was very tight group and it was like a small war of positions. So you have to be tough and fair. I will just translate it to our viewers. To był trudny wyścig, to jest wyzwanie na pewno dla jockeya, szczególnie w takim wyścigu, kiedy wszystkie konie są ze sobą blisko, ale mnie się to udało. Herhim prowadzony był w wyścigu dość rozważnie przez Niklasa. Now I'm gonna go to the trainer. Kolejny raz gratulacje dzisiaj. Bardzo dziękuję. Jestem takim trochę... To był naprawdę specjalny dzień, ponieważ jak wygrywałem wielką Pardubicką, to miałem takie ramowe wyścigi przed tym i się jakoś nie udawało, a potem ten wielki wyścig się udał. Dzisiaj jak tak, pierwszy wyścig piękny, drugie miejsce, potem wygrana, już się bałem, że to będzie troszkę coś się odwrócić, będzie na opak, że właśnie ten główny wyścig się nie uda wygrać. A jak się już wygrało, to jestem bardzo szczęśliwy. Także jestem, ja uwielbiam Wrocław, ja tu mieszkam co prawda poza Polską, ale jestem cały czas jako sercem w Polsce i pięknie, miło wygrywać tutaj. No to samo się nasuwa pytanie, co dalej? Co dalej z Herhimem? Herhim jest właścicielką tego konia, jest moja partnerka i ona ma ogromny udział w tym, co się dzieje z tym koniem, ponieważ ona go jeździ każdy dzień. Ona go traktuje jak swojego syna. Po prostu to jest coś niesamowitego, że taki związek między człowiekiem a koniem może istnieć. To jest tylko tak brakowało, żeby ona w tym boksie, gdzie on tam mieszka, żeby razem z nim zamieszkała. Bo czasami ona ma mniej problemów z koniem niż ze mną. Ale muszę powiedzieć, że chylę czoła na tym, co zrobiła. Ja co prawda jestem tym takim, który kieruje tym, co ten koń ma robić, jak ma robić, ale ona to wykonuje. A myślę sobie, że tworzymy taki duet, który jest zwycięski, a przy okazji mając takiego jockeya jak Niklas, to dopełnia ten sukces. Obawiamy się tylko to, że Niklas już troszeczkę zaczyna nam przypominać Mika Jaggera, a tym sposobem mam jeszcze nadzieję, że wytrwa w tej swojej kondycji i przyszły rok razem dokonamy jeszcze wielkich rzeczy. Do you have any plans to quit? No. Not this year. Not this year. Jesteśmy spokojni. Thank you very much. Congratulations. Gratuluję jeszcze raz. Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami i zapraszamy na nasz kanał YouTube Torus Łużewiec. Tam znajdziecie analizy, wywiady i oczywiście relacje ze wszystkich wyścigów w Polsce.